Hej, chciałabym Wam opowiedzieć o trzech magicznych literkach, czyli o E, V, S. Inaczej EVS, European Voluntary Service, a po polsku to po prostu wolontariat europejski. Na wolontariacie europejskim można przebywać za granicą od 2 tygodni do 12 miesięcy. Jeżeli najpierw zdecydujesz się na wyjazd krótkoterminowy, czyli taki do 2 miesięcy, to będziesz mieć możliwość spędzenia jeszcze maksymalnie 10 miesięcy za granicą. W zakres zagranicy wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz kraje partnerskie. Żeby móc wyjechać, trzeba być między 17 a 30 rokiem życia. Poza tym nie ma specjalnych oczekiwań od wolontariuszy związanych z umiejętnościami czy doświadczeniem. A co na tym wolontariacie można robić? Otóż rozmaite rzeczy. Można pracować ze zwierzętami, są projekty związane ze sportem, z różnymi dziedzinami sztuki. Można też pracować z seniorami, dziećmi, dosłownie z każdą grupą wiekową. Są też projekty związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi, ekologiczne, związane z promocją praw człowieka czy idei związanych z tolerancją i demokracją. Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia, a wszystko to możliwe dzięki programowi Erasmus+. Ojej, ojej, a co to się dzieje? Wolontariusz wyjeżdża na IWS. Co trzeba zrobić, żeby wyjechać? Zanim spakujesz walizkę, pojedziesz na lotnisko i wsiądziesz do samolotu, musisz znaleźć organizację wysyłającą w kraju, z którego wyjeżdżasz, która przygotuje Cię do wyjazdu i pomoże odnaleźć organizację goszczącą. W kraju, do którego się wybierasz, w której będziesz pracować i mieszkać przez cały okres trwania projektu za granicą. EVS to przede wszystkim wspaniałe doświadczenie. Każdy może nauczyć się wielu nowych rzeczy. Poznasz ciekawych ludzi z różnych krajów europejskich. To również szansa na poznanie nowych kultur i języków, a także na poznanie samego siebie. Możesz rozwijać swoje zainteresowania i sprawdzać się w nowej sytuacji. Jednocześnie będziesz pomagać innym i uczyć innych o swojej kulturze. Nic, tylko czerpać garściami. A co ja mam właściwie zrobić, żeby wyjechać na ten EVS? Jeśli jesteś z Gdyni bądź z okolic, skontaktuj się z nami. Kontakt znajdziesz na stronie cwm.org.pl. Jesteśmy już bardzo doświadczoną organizacją i wysłaliśmy już około 200 wolontariuszy za granicę. Jeśli nie jesteś z Gdyni, a na przykład z Krakowa czy Warszawy, lepiej znajdź organizację wysyłającą na stronie europa.eu. Gdzieś bliżej swojego miejsca zamieszkania. To bardzo ważny pierwszy krok. Od organizacji uzyskasz więcej informacji na temat projektów, poznasz byłych bądź aktualnych wolontariuszy EVS, dowiesz się, jak wygląda proces rekrutacji. Zanim jednak wyjedziesz, sprawdź, kim są i co robią nasi aktualni wolontariusze. Zapraszamy do oglądania naszego kanału YouTube. Każdy piątek o godzinie 15 premiera. Do zobaczenia!